Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Senatorki i Panowie Senatorowie, nazywam się Andrzej Kompa. Jestem przewodniczącym Rady Ławniczej Sądu Najwyższego i jednym z ławników, których dotyczy ten wniosek. Koleżanki i koledzy zechcieli mi zaufać i poprosilibym w naszym wspólnym imieniu wypowiedział apologię działalności ławników Sądu Najwyższego drugiej kadencji. Oczywiście to nie będą te segregatory. Przyniosłem je tylko, żeby Państwu pokazać. To jest dowód aktywności Rady Ławniczej Sądu Najwyższego drugiej kadencji. 12 posiedzeń, odkąd mogliśmy się ukonstytuować w połowie czerwca 2023 roku. 8 uchwał przyjętych w roku 2023, 32 uchwały przyjęte w roku 2024. Traktujemy śmiertelnie poważnie nasze obowiązki. Szanujemy wszystkie legalne organy państwa polskiego. Niech Państwu senatorom i senatorkom za dowód wystarczy nasza obecność tam z tyłu sali. Chciałbym także dodać, że w charakterze obserwatorów publiczności w dzisiejszym posiedzeniu uczestniczą także ci ławnicy, którzy nie mogą być razem z nami dzisiaj dyskutowani, gdy chodzi o ich wnioski i odwołanie, ponieważ jeszcze do tego tygodnia, do początku przynajmniej tego tygodnia, pierwsza prezes Sądu Najwyższego nie zwołała Kolegium Sądu Najwyższego, które musi te wnioski zaopiniować. Chciałbym też na starcie zaznaczyć, że wszystkie te wnioski Rada Ławnicza Sądu Najwyższego zaopiniowała negatywnie. Wszystkie bez różnicy, zresztą ich uzasadnienie jest mniej lub bardziej identyczne. Proszę Państwa, zarzut, który nas dotyczy, polega na rzekomej odmowie wykonywania obowiązków ławnika. Tymczasem wykonywaliśmy wszystkie te obowiązki, które mogliśmy, zgodnie z polskim prawem i zgodnie z polską ustawą zasadniczą, z polską konstytucją. Składaliśmy przysięgę. Zapewne Państwu senatorom jest wiadome to, że przysięga ta jest identyczna jak przysięga zawodowych sędziów Sądu Najwyższego. Ślubowaliśmy, że jesteśmy gotowi podjąć obowiązki ławnicze i wykonywać je w sposób respektujący zasady polskiej konstytucji. Rota tej przysięgi stwierdza, że będziemy stać na straży prawa i praworządności, obowiązki ławnika wypełniać sumiennie, orzekać zgodnie z przepisami prawa i zasadami słuszności, bezstronnie według sumienia, dochowywać tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości. Myśmy brali od początku pod uwagę takie uzasadnienie i wobec ostrego kryzysu konstytucyjnego, który w państwie polskim nie z naszej winy zaistniał przed naszym powołaniem, godziliśmy się na powołanie i tu od razu chciałbym się odnieść do kontrargumentu, że przecież wiemy, na co się decydujemy. Otóż my godziliśmy się na to, by podjąć naszą misję i nie szczędziliśmy na nią czasu. Ale godziliśmy się tylko w takich granicach, w jakich państwo polskie było nam w stanie zagwarantować, że będziemy mogli naszą misję i nasze ślubowanie wypełniać zgodnie z polską konstytucją. I dlatego za chwilę Państwu przeczytam fragment tej uchwały trzeciej podjętej w roku 2023, która dotyczyła zaleceń odnośnie do postępowania ławników, bo tu trzeba Państwu od razu także wyjaśnić, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy ławnik jest niezawisły. Nie możemy ławnikom niczego narzucać. Możemy natomiast zaproponować. Ale zechciejcie, Panie i Panowie senatorki i senatorowie, wziąć pod uwagę to, że przez pierwsze pół roku naszej kadencji, aż do 15 czerwca 2023 roku, nie mogliśmy podjąć naszej misji. Ponieważ pierwsza prezes, doktor habilitowana Małgorzata Manowska, najpierw usiłowała zdezawuować nas i pozbawić przymiotu nieskazitelności, który został wcześniej zweryfikowany, natomiast później powoływała nas na raty, jak gdyby przydając sobie prawem, ustawą nieprzewidzianej, dodatkowej kompetencji weryfikacji ławników. Trzy osoby według nieznanego klucza zostały w lutym wezwane na rozmowę. 7 osób w marcu 2023 roku. Następni ławnicy dopiero na początku i w połowie czerwca 2023 roku. Proszę Państwa, to odbierało nam nie tylko godność, tę naszą przyrodzoną godność, którą jako obywatele, jako sędziowie społeczni mamy także w wykonywaniu naszej funkcji. Odbierało nam wszelkie szanse
działania takiego, które strony procesowe gotowe byłyby uznać za legalne. Każda strona procesowa, każdej sprawy, w każdym składzie orzekającym, w którym my byśmy się znaleźli, tak według nieznanego klucza wybrani, nie wszyscy zaprzysiężeni, nie wszyscy ślubowani, każdy mógłby to podważyć. Dlatego we wspólnych 4 oświadczeniach, które 26 ławników podało do wiadomości publicznej, ławników elektów, przed zaprzysiężeniem wszystkich, w tych oświadczeniach stwierdzaliśmy, że nie będziemy przystępowali do żadnych czynności orzeczniczych, oczywiście dotyczy to tych, którzy już byli zaprzysiężeni, dopóki nie będą zaprzysiężeni wszyscy. Po pierwsze dlatego, by nie powstawały składy orzekające o składzie jeszcze bardziej nienależytym, ale po drugie także dlatego, że zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym i rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej dopiero po sformowaniu pełnego korpusu ślubowanych ławników mogła się zebrać Rada Ławnicza, do której mamy prawo jako do organu naszej samorządności. Proszę zatem wziąć pod uwagę, że część wniosków zarówno prezesów Izby Odpowiedzialności Zawodowej, jak i Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jak i pierwszej prezes Sądu Najwyższego, zarzucające nam odmowę wykonywania wymiaru sprawiedliwości, dotyczą właśnie tego pierwszego półrocza, kiedy nasze prawa nie były respektowane, a wręcz były dezawuowane. Następnie, kiedy już mogliśmy sformować Radę Ławniczą, nasz 9-osobowy kolektywny organ samorządności ławniczej, istotnie przyjęliśmy uchwałę drugą 2023, w której zaleciliśmy ławnikom i ponoszę za to pełną odpowiedzialność jako przewodniczący Rady i nikt z członków Rady Ławniczej się od tej odpowiedzialności także nie uchyla. Zaleciliśmy powstrzymanie się jeszcze przez parę miesięcy, dopóki nie uzyskamy ekspertyz. Pan przewodniczący, pan senator sprawozdawca był łaskaw wymienić autorów ekspertyz. To dobry moment, żebym im także za to, że nas wspomogli, podziękował. Dlatego, że my byliśmy pozbawieni części narzędzi, z których obywatel mógłby skorzystać. W warunkach kryzysu konstytucyjności państwa i kryzysu legalności niektórych organów państwa nie mieliśmy jak inaczej i gdzie indziej uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania, które zadaliśmy w sposób poszerzony i pogłębiony, jak tylko u przedstawicieli polskiej nauki prawa, przedstawicieli polskiej jurysprudencji. Zatem profesorowi Wojciechowi Sadurskiemu i pani profesor Agnieszce Bieńka-Cale należą się wielkie podziękowania, ale ja chciałbym, żeby państwo usłyszeli, że my, ławnicy, sędziowie społeczni, nie podejmowaliśmy naszych decyzji wyłącznie na podstawie naszych przeświadczeń czy przekonań, informacji medialnych. Pozwolę sobie odczytać te osoby, które podpisały się pod ekspertyzą pani profesor Bieńka-Cały. Są to plenotitulo profesorowie, doktorzy i sędziowie. Michał Balcerzak, Anna Kosińska, Ewa Milczarek, Przemysław Mijal, Jacek Barcik, Jan Barcz, Jerzy Ciapała, Anna Chorążewska, Aleksander Cieśliński, Aleksandra Dębowska, Anna Frankiewicz-Bodynek, Bogusława Gnela, Robert Grzeszczak, Monika Haczkowska, Lech Jamrus, Piotr Kardas, Zbigniew Kmieciak, Jerzy Kranc, Maria Kruk-Jarosz, Marcin Krzemiński, Zbigniew Kwaśniewski, Ewa Łętowska, Ryszard Piotrowski, Ewa Popławska, Michał Romanowski, Antoni Rost, Stanisław Rymar, Irena Rzeplińska, Krzysztof Skotnicki, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Piotr Tuleja, Jakub Urbanik, Katarzyna Wierczyńska, Grzegorz Wierczyński, Roman Wieruszewski, Daniel Wojtczak, Ewa Anna Wyrozumska, Mirosław Wyżykowski i Michał Ziółkowski. Przyznajcie państwo, że jest to kwiat polskiej nauki prawa, reprezentujący dostateczną liczbę konstytucjonalistów polskich, byśmy my mogli się po prostu na ich decyzjach oprzeć. I dlatego 12 października wydaliśmy tę kluczową dla nas uchwałę trzecią z 2023 roku. Proszę zwrócić uwagę na datę tej uchwały. 12 października spotkaliśmy się specjalnie przed wyborami, by nikt nigdy nie zarzucił nam, że podejmowaliśmy decyzje i zalecenia dla ławników pod urokiem wyniku wyborczego. To było dla nas ryzyko, ponieważ myślę, że państwo dobrze pamiętają okoliczności sprzed 7 lat, 5 lat, sprzed 3 lat i pogłębianie się kryzysu konstytucyjności państwa. Zatem przed wyborami zaleciliśmy ławnikom, ponieważ obie ekspertyzy jedną brzmiącą uzasadniły, potwierdziły nasze wątpliwości zarówno co do legalności obu izb, to jest Izby Odpowiedzialności Zawodowej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, jak i co do statusu nieprawidłowo powołanych sędziów. Umownie nazwijmy ich neosędziami zgodnie z uzusem publicystycznym.
W związku z tym, a także ze względu na niekonwalidowalny w zasadzie na tamtym etapie stan rzeczy, zaleciliśmy ławnikom trzy alternatywne postawy. Pierwszą z nich było odżegnywanie się od zasiadania w składach orzekających przy każdej sprawie z osobna, ale w sposób, który byłby najprostszym kontestowaniem niekonstytucyjności Sądu Najwyższego i tych konkretnych izb. Ewentualnie powstrzymywanie się od zasiadania w składach obu izb z wyjątkiem pięciorga legalnych, prawdziwych sędziów Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I postawa trzecia, składanie w każdej sytuacji przed oboma izbami wniosku o wyłączenie ławnika, jeżeli ten zostanie, neosędziego, jeżeli ten wniosek zostałby odrzucony, o wyłączenie ławnika, jeśli i ten wniosek byłby odrzucony, warunkowe orzekanie z koniecznością złożenia zdania odrębnego co do nienależytości składu, wątpliwości co do legalności izb, wątpliwości co do statusu neosędziów. Tyle mogliśmy zrobić, tyle mieliśmy prawo zrobić. I każda z osób, która dzisiaj musi usłyszeć tę apologię, każda z moich koleżanek i każdy z moich kolegów, który teraz staje pod pręgierzem państwa polskiego, bo tak wygląda ten punkt, proszę państwa, każda z tych osób, 25 ławników z 30 zastosowało się do tych zaleceń, przy czym aż 19 osób wybrało wariant A. I my nie zasługujemy na to, by dzisiaj pod pręgierzem stawać. Bo my, choć byliśmy zapomnianym nieco, to zrozumiałe, to w końcu dość egzotyczna instytucja ławnik Sądu Najwyższego, byliśmy może nieco zapomnianym pobocznym frontem wojny o praworządność, ale nie ulękliśmy się nacisków, które w różny sposób na nas wywierano. I to jest moment, w którym chciałbym państwu bardzo króciutko przypomnieć dwa fragmenty z tamtej naszej uchwały. One zostały dostarczone także Wysokiemu Senatowi. Uchwała jest dość długa, ale na końcu zawiera nasz poniekąd dramatyczny apel. W punkcie 12. Rada Ławnicza Sądu Najwyższego, przypominam, 3 dni przed wyborami październikowymi, apeluje do Sejmu 10. kadencji oraz Senatu 11. kadencji, by niezwłocznie po ukonstytuowaniu się przystąpiły do pilnych zmian ustawowych eliminujących niekonstytucyjność i wady prawne KRS, Izb Sądu Najwyższego oraz rozwiązały problem tzw. neosędziów. Bez podjęcia tych czynności ławnicy Sądu Najwyższego nie będą mogli pełnić swojej misji publicznej w sposób w pełni legalny. I 13. punkt. Rada Ławnicza Sądu Najwyższego apeluje w imię racji stanu do wszystkich sędziów Sądu Najwyższego powołanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w jej obecnym kształcie ustawowym, a więc biorących udział w konkursie przed Krajową Radą Sądownictwa po 17 stycznia 2018 roku, to jest tak zwanych neosędziów, aby powstrzymali się od orzekania do czasu wprowadzenia w całości wyżej wymienionych zmian, w tym zwłaszcza do czasu przywrócenia konstytucyjności procedurze nominacyjnej do Sądu Najwyższego i obsadzania tego sądu w sposób z nią zgodny, zaś po wejściu w życie koniecznych zmian ustawowych, w tym odnoszących się do Krajowej Rady Sądownictwa, zrzekli się pełnienia urzędu na stanowiskach sędziego Sądu Najwyższego. My tego zdania nie zmieniamy. I my mogliśmy robić wszystkie te czynności, które nie powodowały, że urastałby do niebotycznych rozmiarów, także z naszym udziałem, z naszymi podpisami, z naszymi kompromisami moralnymi, dorobek orzeczniczy dwóch izb, które nie są sądami, z sędziami, co do legalności których i statusu jako sędziów można mieć bardzo poważne wątpliwości, a właściwie w świetle orzecznictwa międzynarodowego i także orzecznictwa Sądu Najwyższego, także orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego wątpliwości mieć nie można. Tej legalności po prostu nie ma. I obyśmy nigdy w ramach jakichś kompromisów politycznych nie zapomnieli o tym, i obyśmy nigdy my, ławnicy, nie zostali sami w tej naszej walce. Proszę państwa, nie zmieniamy naszego zdania. Będę zmierzał ku końcowi, nie chcę przedłużać. Wszystkie nasze aktywności w roku 2023 po wydaniu tej uchwały, jej sprecyzowaniu jeszcze w uchwale 16 z 2024 roku, wszystkie nasze aktywności podejmowane z osobna dla każdej sprawy. Im wszystkim przyświecał ten sam jeden cel, nie poglądy polityczne. Nie wybór z pomiędzy dwóch opcji poglądów prawników. Nie ma bowiem w tej sprawie dwóch opcji poglądów prawników. Jest popierana przez miażdżącą większość konstytucjonalistów polska konstytucja i polska racja stanu i ustrój, bez którego formalnych podstaw nie jesteśmy w stanie naprawiać ludzkich spraw i jest antyład konstytucyjny. Pozwolę sobie użyć takiego dosyć może obrazowego porównania. A gdyby polski parlament
tamtych kadencji. Na szczęście to się nie stało. Ale to jest, proszę potraktować to jako gimnastykę wyobraźni. Gdyby polski parlament przyjął ustawę, a prezydent ją podpisał, że to wszystkie osoby nieheteronormatywne, mogę użyć tego przykładu, to dotyczy także mnie, mają być poddane terapii konwersyjnej. Prezydent by to podpisał, trybunał, do którego być może opozycja skierowałaby to, stwierdziłby, że nie ma nic złego w czymś tak okrutnym, co w Unii Europejskiej uznaje się za torturę. To czy wtedy taka ustawa na mocy państwa rozumienia legalizmu, czy taka ustawa byłaby zgodna z konstytucją? Byłaby gwałtem na prawie człowieka. To, co dzieje się w Sądzie Najwyższym, to jest gwałt na polskiej konstytucji. I my nie mogliśmy przyczynić się do takiego działania. Bardzo proszę zatem, by nam nie zarzucać, że próbowaliśmy kiedykolwiek odżegnywać się od sprawowania wymiaru sprawiedliwości, ponieważ przed niesądem z niesędziami nie ma mowy o wymiarze sprawiedliwości. I na koniec, szanowni państwo, panie senatorki, panowie senatorowie, mogę tylko powiedzieć państwu, że stajemy przed państwem z otwartą przyłbicą, z czystym sercem, z czystymi sumieniami. Prosimy o naszą obronę, ale oczywiście dostosujemy się do tego, co państwo zadecydują. Są państwo bowiem tym organem państwa, o który, stojąc na ulicach, o jego decyzyjność i jego kluczową, węzłową, podstawową rolę w polskiej konstytucyjności walczyliśmy najbardziej. Mówię ogólnie o parlamencie, o Sejmie i Senacie. Bardzo państwu dziękuję za cierpliwość.